Być może będzie to dla Was olbrzymim zaskoczeniem, ale jestem wielkim fanem intelektualnej twórczości Marka Fischera. Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że jest to szokująca i zupełnie niespodziewana informacja, ale takie są fakty. Mark Fisher, brytyjski krytyk, filozof i teoretyk kultury, autor takich książek jak Realizm kapitalistyczny czy Hauntologia, często charakteryzowany jest jako katastrofista i czarnowidz. Nie jest to zresztą reputacja całkowicie pozbawiona podstaw. Większość jego dorobku opowiada bowiem o problemach z zastojem kulturowym, społecznym i politycznym współczesności, o depresji, na którą zresztą cierpiał, oraz innych podobnie dołujących tematach. Nie bez wpływu na tę reputację pozostaje również fakt, iż Fischer zakończył życie popełniając samobójstwo w stosunkowo młodym wieku 48 lat. Większość internetowych memów o Marku Fischerze, których powstało bardzo wiele, co pokazuje zresztą jak popularny wśród młodszego pokolenia był i nadal jest to myśliciel, skupia się właśnie na smutku, depresji, poczuciu egzystencjalnej beznadziei. Tak przynajmniej było do niedawna. W ostatnim czasie zauważyłem bowiem znaczącą zmianę w dyskursie wokół Marka Fischera. Jego idee i diagnozy na temat realizmu kapitalistycznego były tak trafne, że ich odpowiednie przeprocesowanie zajęło nam wszystkim sporo czasu i mentalnej energii. To z kolei oznaczało zakleszczenie się w katastrofizowaniu i czarnowictwie pod tytułem „Nie ma żadnej nadziei, kapitalizm wygrał”, czyli czymś, przed czym właśnie przestrzegał nas ten autor. Wydaje mi się jednak, że powoli wychodzimy z tego stanu i robimy kolejny krok. Ale zapędziłem się odrobinę. W największym skrócie dla osób, które natknęły się na ten wideo esej przypadkiem i nie mają najmniejszego pojęcia, o czym mówię. W swojej najważniejszej książce zatytułowanej Realizm kapitalistyczny Fischer postawił tezę, iż pod koniec XX wieku, gdy wszystkie niekapitalistyczne eksperymenty z urządzaniem świata albo upadły, albo całkowicie się skompromitowały, neoliberalny kapitalizm tak mocno sparaliżował wyobraźnię ludzi, że całkowicie straciliśmy umiejętność choćby wyobrażenia sobie czegokolwiek innego, w domyśle lepszego. A to spowodowało pewien rodzaj zastoju, w którym wady neoliberalnego kapitalizmu z roku na rok są coraz bardziej odczuwalne i coraz bardziej zabójcze dla coraz większej liczby osób na całym świecie, ale my i tak nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić. Bo nie tylko nie mamy żadnego planu B, ale większość z nas nie przyjmuje do wiadomości, że może istnieć jakiś plan B. Ponieważ jasne, kapitalizm jest okropny, generuje coraz większe nierówności ekonomiczne, alienację społeczną i powoli uśmierca planetę, doprowadzając do zmian klimatu, ale jedyne alternatywy, które potrafimy sobie wyobrazić, jedyne alternatywy, którym pozwala się istnieć, to autorytarny zamordyzm w rodzaju Rosji, Chin albo Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. I to sprawia, że nawet ludzie zgadzający się z tezą, że kapitalizm jest fundamentalnie wadliwy i poprzez swoje ambicje nieskończonego wzrostu prędzej czy później doprowadzi do nieodwracalnej katastrofy, do dosłownego końca świata, i tak będą preferowali kapitalizm bardziej niż cokolwiek innego. Ponieważ łatwiej wyobrazić sobie koniec świata niż koniec kapitalizmu. Eksplorowanie tego założenia i tego, jak wpływa ono na ludzką kondycję, na epidemię depresji w krajach zdominowanych przez neoliberalny kapitalizm, jak wpływa na kulturę masową, która ma obsesję konserwowania dawnych form kulturowych za pomocą nowych technologii, zamiast wykorzystywać nowe technologie do tworzenia nowych form kulturowych. Wszystko to stanowiło większą część intelektualnej pracy Fischera. Była to złożona, kompleksowa diagnoza, która, jak nie trudno się domyślić, była przytłaczająco dołująca. Kapitalizm jawił się w niej jako niepowstrzymana siła natury, która zawładnęła już niemal każdym aspektem naszego życia i cały czas próbuje wyrwać nam jeszcze te nieliczne, które zachowujemy dla siebie. I jak już mówiłem, przeprocesowanie tego wszystkiego w dyskursie akademickim, społecznym i internetowym zajęło nam trochę czasu i nie było najprzyjemniejszym doświadczeniem. Fischer miał olbrzymi talent w umiejętnym i czytelnym przedstawianiu kompleksowych idei, ale też przez sporą część jego twórczości prześwitywały narastające zaburzenia depresyjne i ten depresyjny nastrój dość powszechnie udzielał się ludziom czytającym Fischera i dyskutującym o jego książkach. A jednak wydaje mi się, że w ostatnich latach nastąpiła jakaś zmiana. Bo choć Fischer znany jest przede wszystkim ze swojej ponurej diagnozy rzeczywistości, to przed swoją śmiercią w 2017 roku zaczął myśleć nad skuteczną terapią. Animatrix to antologia krótkometrażowych filmów animowanych, których akcja rozgrywa się w uniwersum filmowej serii Matrix. Reżyserki Matrixów, Lana i Lili Wachowski, były wielkimi fankami japońskich filmów i seriali animowanych science fiction, takich jak Akira, Ghost in the Shell czy Uplist.
W ramach promocji swoich kolejnych filmów z serii siostry zaprosiły do współpracy japońskich, i nie tylko japońskich, jak się za moment przekonamy, reżyserów i animatorów, dając im wolną rękę i spory budżet na zabawę w Matrixowym uniwersum. Z czasem zresztą taka praktyka stała się dość popularna w ramach promocji hollywoodzkich superprodukcji. Najnowszy kinowy Blade Runner reklamowany był m.in. krótkometrażowym filmem animowanym wyreżyserowanym przez twórcę kultowego anime Cowboy Bebop, Shinichiro Watanabego. Film można obejrzeć na YouTube, do czego zresztą gorąco zachęcam. Nie można też nie wspomnieć o antologii Star Wars Visions, jednej z najciekawszych, najbardziej kreatywnych rzeczy, jakie w ostatnich latach ukazały się w ramach Gwiezdnych Wojen. To właśnie siostry Wachowski były pionierkami takich zabaw. Ale wróćmy do Animatrixa. Wspomniałem, że nie wszyscy zaproszeni do współpracy twórcy pochodzili z Japonii. Jednym z tych wyjątków był Peter Chang, amerykański animator koreańskiego pochodzenia, który... No cóż, jest prawdziwym unikatem, jeśli chodzi o zachodni przemysł animacji. Chang znany jest z bardzo specyficznego, ekspresywnego i rozpoznawalnego na pierwszy rzut oka stylu, który łączy w sobie wrażliwość amerykańskiej, japońskiej i europejskiej animacji, w proporcjach których nie sposób doszukać się nigdzie indziej. Najsłynniejszym dziełem Changa jest Aeon Flux, animowany serial dla dorosłych, który miał premierę we wczesnych latach 90. na MTV. Serial opowiadał o bardzo enigmatycznym konflikcie między dyktatorem cyberpunkowej dystopii, a tajną agentką działającą na rzecz sąsiedniego mocarstwa. Chyba. Aeon Flux bardzo mocno opierał się bowiem na symbolizmie, prawie nigdy niczego nie tłumaczył, a niektóre odcinki ewidentnie nie rozgrywały się w tej samej chronologii wydarzeń co pozostałe, nawet jeśli opowiadają o tych samych postaciach. Jak się pewnie domyślacie, kocham ten serial całym sercem i polecam go każdej osobie, której jeszcze nie odstraszyłem tym opisem. Chang dostał wolną rękę w kwestii zarówno estetyki, jak i fabuły swojej krótkometrażówki w Animatrixie. I całe szczęście, ponieważ jego film, Matriculated, jest przynajmniej według mnie najlepszy z całej tej antologii. Acid Communism to nieukończona książka Marka Fishera, która w zamierzeniu miała zawierać w sobie rozważania na temat tego, jakim orężem walczyć z realizmem kapitalistycznym i jak wyrwać się z tego kulturowego paraliżu. Choć od razu muszę podkreślić, że określenie Acid Communism mianem nieukończonej książki prawdopodobnie jest sporym nadużyciem. Prawda jest bowiem taka, że Fisher zdążył jedynie napisać wstęp do tej pozycji, a i on pozostał niedokończony. Tym niemniej, wstęp jest już jakimś punktem wyjścia. W większości książek naukowych i publicystycznych wstęp ma na celu zarysowanie ogólnych założeń i tez, które eksplorowane będą w kolejnych rozdziałach książki. Nie inaczej jest i w tym przypadku. A my jesteśmy w na tyle komfortowej sytuacji, że możemy przeczytać ten wstęp, ponieważ został on opublikowany zarówno za darmo w internecie, jak i w czasopismach naukowych i publicystycznych, również polskich. Linki do wszystkich materiałów i źródeł, jak zwykle, znajdziecie w opisie. Czym jest zatem komunizm na kwasie? Fisher cofa się w swoich rozważaniach do lat 60. XX wieku, dekady, którą uznaje za kluczowy moment przejścia, gdy socjalistyczne idee naprawdę miały szansę rozkwitnąć i rozwinąć się w coś, co przekształci kraje Zachodu w zdrową, lepszą alternatywę dla kapitalizmu. Były to czasy z jednej strony bezprecedensowej stabilności ekonomicznej, z drugiej presji ze strony bloku wschodniego, który wówczas nadal miał się dobrze i stanowił wyrazisty kontrast, w opozycji do którego można było budować lepszą rzeczywistość. To spowodowało rozkwit rozmaitych lewicowych kontrkultur i ruchów masowych, od ruchów hipisowskich w USA i Wielkiej Brytanii, poprzez antyrasistowskie ruchy społeczne w Stanach Zjednoczonych, aż po doskonale znanych nam już francuskich sytuacjonistów, oraz wiele innych nurtów i ruchów społecznych i organizacji pchających dyskurs w społeczne i polityczne lewo. Lata 70. przyniosły jednak neoliberalną kontrrewolucję, która te ruchy albo zdławiła i zepchnęła w niszę, albo strywializowała i pochłonęła, w kolejnych latach coraz bardziej umacniając swoją pozycję. I w końcu utknęliśmy w realizmie kapitalistycznym, w którym nie ma żadnej realnej alternatywy, a kapitalizm jest powszechnie uznawany za, w najgorszym razie, mniejsze akceptowalne zło. Autor proponuje cofnięcie się do tamtego konkretnego momentu w dziejach, próbę zrozumienia, co właściwie poszło nie tak, i wyciągnięcie z tego lekcji na przyszłość, a właściwie to na teraźniejszość. Mark Fisher wskazał kilka szczególnych, konkretnych elementów, które według niego sprawiły, że w latach 60. i 70. wykształci się klimat dla aż tylu interesujących i żywych lewicowych ruchów. Jednym z nich była wspomniana już stabilność ekonomiczna. Dziś może wydawać się to fantastyką naukową, ale w tamtym czasie górne stawki podatku dochodowego w USA potrafiły sięgać nawet 95%. Bardzo zajmująco pisał o tym na swoim blogu Wojciech Orliński. Historycy ekonomii nazywają lata 1945-1975 złotą erą kapitalizmu.
Kraje kapitalistyczne notowały wtedy średnio 3% wzrost rocznie, podczas gdy przez ostatnie 30 lat średni wzrost jest o połowę niższy. Różne kraje kapitalistyczne mają różne nazwy na określenie tego okresu bezprecedensowej prosperity. Włosi mówią o latach Dolce Vita, Niemcy o niemieckim cudzie gospodarczym, Amerykanie o latach rock'n'rolla. Ale wspólną cechą jest nostalgia za kapitalizmem, który działał. Neoliberalne reformy z przełomu lat 70. i 80. miały ten kapitalizm poprawić, ale w rzeczywistości go zepsuły. Po 30 latach widać to już bardzo wyraźnie. Miało być lepiej, a jest z roku na rok coraz gorzej. Tak wysoka progresja przekładała się na mniejsze nierówności ekonomiczne, lepsze płace i zabezpieczenia socjalne oraz masę pieniędzy na różne kosztowne, ale interesujące zabawy, jak chociażby rozwój technologii lotów kosmicznych przez NASA. A ludzie, którzy mają poczucie ekonomicznej stabilności, są bardziej otwarci na eksperymenty społeczne, na myślenie nie o samym przetrwaniu, ale o lepszej przyszłości w ogóle. Po drugie, rozwijająca się wtedy technologia komunikacyjna, upowszechnienie masowych środków przekazu pokroju radia i telewizji służyło jako coś unifikującego ludzkość. Dziś może wydawać nam się to strasznie naiwne, ale warto pamiętać o tym, że były to czasy, w których kapitalizm nie umiał jeszcze pasożytować na mediach masowych, tak jak robi to dzisiaj, bo nie miał jeszcze czasu się tego nauczyć. Coś podobnego, na nieco drobniejszą skalę, starsi z Was mogą pamiętać z własnej młodości, jeśli dorastali w pionierskich czasach internetu, jeszcze przed erą monopolu Google'a i Facebooka. Dziś technologia widziana jest raczej jako zagrożenie dla naszej egzystencji. Algorytmy oraz rozwój zautomatyzowanej produkcji masowej zabierają pracę i co za tym idzie środki do życia. Wielkie korporacje mają olbrzymi dostęp do naszych prywatnych danych i bardzo niewiele mechanizmów kontrolujących to, co z tymi danymi robią. Rządy infiltrują swoich obywateli. Wtedy wyglądało to trochę inaczej. Masowa komunikacja oraz kosmiczny wyścig, który w końcu doprowadził do lądowania ludzkiej załogi na Księżycu, zwiastowały nową, lepszą erę. I nadzieję na to, że kolejne wynalazki poprawią nasze warunki życiowe, a nie że będą odbierały nam pracę, inwigilowały nas i próbowały sprzedać nam paskudnego awatara z gębą małpy, upierając się, że kryje się w tej transakcji jakakolwiek wartość. Po trzecie, kulturowa fascynacja środkami psychoaktywnymi, jak choćby ten nieszczęsny kwas, którego Fischer używa w tytule swojej książki, oraz innymi metodami rozszerzania ludzkiej świadomości, jak hipnoza, medytacje czy sztuka abstrakcyjna. Jest to zresztą temat, który autor poruszał już w swoich książkach, pokazując, jak kapitalizm zawłaszczył rewolucyjny potencjał substancji psychoaktywnych, wykorzystując je do stymulowania ludzkich ciał, by były wydajniejsze w kapitalistycznym trybie produkcji. Od takich używek jak kawa, będąca paliwem dla prawie wszystkich korposzczurów na tej planecie, po antydepresanty mające na celu jak najszybsze postawienie na nogi osoby w kryzysie depresji, by mogła wrócić do pracy. I tu muszę się zatrzymać i podkreślić, że absolutnie w żadnym wypadku nie jest to zachęta do porzucenia medycznej terapii depresji lub innych zaburzeń. Pamiętajcie, zawsze stosujcie się do zaleceń lekarza w kwestii przyjmowania leków. Ten argument często jest opacznie rozumiany. Nie chodzi o to, by odrzucić medyczną terapię jako taką. Chodzi o to, by zrozumieć, że leczenie depresji bez uświadamiania sobie jej kontekstu społecznego jest naklejaniem kolejnych plasterków na kolejne rany, bez choćby zrozumienia, że coś te rany zadaje i warto byłoby pozbyć się tego czegoś, a nie, że plasterki są niepotrzebne, bo są potrzebne. Wracając do meritum, rewolucyjny potencjał środków psychoaktywnych zawsze był traktowany przez rządzących jako coś niebezpiecznego. Skrajnie konserwatywny prezydent USA, Richard Nixon, doszedł do władzy na początku lat 70. właśnie poprzez wywołanie antynarkotykowej paniki. W 2016 roku dziennikarz Dan Baum zrelacjonował swoje spotkanie z Ehrlichmanem w 1994 roku, który tak opisał wówczas powód wojny Nixona z narkotykami. Kampania Nixona w 1968 roku i Biały Dom Nixona miały dwóch wrogów, antywojenną lewicę i czarnych. Rozumiesz, co mówię? Wiedzieliśmy, że nie możemy zdelegalizować bycia pacyfistą albo bycia czarnym, ale mogliśmy publicznie skojarzyć hipisów z marihuaną i czarnych z heroiną, a przez ich ciężką kryminalizację mogliśmy zdezorganizować te społeczności. Mogliśmy aresztować ich przywódców, robić naloty na ich domy, rozbijać ich spotkania i codziennie szkalować ich w wieczornych wiadomościach. Czy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że kłamiemy na temat narkotyków? Oczywiście, że tak. Okej, warto w tym momencie zaznaczyć, że owszem, narkotyki były elementem kultury ruchów kontrkulturowych w USA lat 60. i 70., ale ich rola w żadnym razie nie była tak destruktywna i przytłaczająca, jak obrazowała to propaganda Nixona. Z tego też zresztą powodu ta propaganda była tak skuteczna i zapewniła Nixonowi dwie kadencje, ponieważ jak w każdej dobrej propagandzie kryło się w niej ziarno prawdy.
Antynarkotykowa panika do dnia dzisiejszego wykorzystywana jest zresztą do tłumienia rewolucyjnych i antysystemowych działań. Dosłownie do dnia dzisiejszego. Prezydent Rosji i zbrodniarz wojenny Władimir Putin próbował usprawiedliwić inwazję na Ukrainę między innymi poprzez oskarżenie demokratycznie wybranego rządu tego kraju o bycie, tu cytat, neonazistami i narkomanami. Wow, prawdopodobieństwo tego, że ten wideo esej zostanie dopuszczony do monetyzacji maleje z każdą chwilą. Jakby co, pamiętajcie proszę, że mam Patronite'a i rozważcie subskrypcję, jeśli uznacie, że warto. I nie, w żadnym razie nie zachęcam tu nikogo do eksperymentów z narkotykami. Sam nie mam z nimi aż tak znowu wielkiego doświadczenia. Na szczęście nie wydaje mi się, by o to konkretnie chodziło Fischerowi. O co mu więc chodziło? Cóż, sprawdźmy. Matriculated, immatrykulacja, jest określeniem procesu przyjęcia na studia i załatwienie wszystkich formalności z tym związanych. Nie czujcie się źle, jeśli nie znaliście wcześniej tego słowa. Ja sam poznałem je dopiero w trakcie pracy nad tym wideo esejem. W szerszym, nieco bardziej symbolicznym znaczeniu, immatrykulacja może zatem oznaczać proces otworzenia się na wiedzę i edukację, wstęp do lepszego rozumienia świata. Sam termin, przynajmniej w języku angielskim, przypomina też trochę w swoim brzmieniu słowo Matrix, co dodaje kolejną warstwę zrozumienia do tej gry słów. Film opowiada o grupce członków ruchu oporu, którzy zajmują się przeciąganiem maszyn na stronę ludzi. Co ciekawe, nie robią tego za pomocą przemocy, siłą zmieniając oprogramowanie sztucznej inteligencji, ale podłączając ją do zamkniętej, barwnej i abstrakcyjnej wersji Matrixa. W ten sposób buntownicy pokazują maszynom pełne spektrum ludzkich doznań i emocji, ucząc sztuczną inteligencję empatii i zrozumienia i dając możliwość dobrowolnego dołączenia do ruchu oporu. Ważne jest, by w tym momencie pamiętać o szerszym kontekście uniwersum Matrixa. Pierwszy Matrix opowiadał o buncie przeciwko opresyjnemu systemowi społecznemu, który wbudowany jest tak głęboko w ludzką świadomość, że stał się praktycznie niezauważalny dla wszystkich z wyjątkiem grupki odszczepieńców, którzy uświadomili sobie niebezpieczną iluzję tego systemu. Co więcej, każda osoba żyjąca w tym systemie w każdej chwili może zmienić się w agenta tego systemu brutalnie dławiącego ewentualny opór. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że programy Matrixa od samego początku były mocno humanizowane. Już w pierwszym filmie Smith, jeden z agentów, wyraża frustrację swoją rolą policjanta pilnującego, by przebywające w Matrixie osoby nie buntowały się i od razu jak uderzy ludzkość. Z drugiej strony mamy wyrocznię, która sprzyja ludziom i pomaga im w buncie, choć później jej rola w całej tej intrydze zostaje nieco skomplikowana. W kolejnych filmach poznajemy programy, które również cierpią z powodu bezdusznego systemu społecznego, który bezlitośnie kasuje niepotrzebne oprogramowanie, nie zwracając uwagi na to, że oprogramowanie jest inteligentne i samoświadome, a zatem żywe. Jego życie liczy się tak samo jak życie ludzkie. Bohaterowie Matriculated chcą zatem dać maszynom szansę pojednania, nie przez brutalną przemoc, ale przez otworzenie ich umysłów na zupełnie nowy sposób myślenia o ludziach. Nie jako zasobie do eksploatacji, ale jako równorzędnych istotach. Dla maszyn, przynajmniej tych przedstawionych w Matriculated, jest to jednak całkowicie obcy sposób myślenia, więc by mieć jakąkolwiek szansę na porozumienie, ludzie z ruchu oporu muszą sięgnąć po wyjątkowe środki. Tymi wyjątkowymi środkami jest stworzenie mniejszej wersji Matrixa. Takiego, który jest kompletnie różny zarówno od zwyczajnej, dużej wersji Matrixa, jak i od realnego świata. Przestrzeni, w której nie działają żadne znane prawa i w której nie ma żadnych znanych ograniczeń. To przestrzeń, w której może zdarzyć się wszystko. Więc maszyny podłączone do tej wersji Matrixa muszą porzucić swój dotychczasowy sposób myślenia, by w niej przetrwać. Filmy z serii Matrix są z reguły bardzo zdyscyplinowane kolorystycznie. W realnym świecie, postapokaliptycznym pustkowiu zniszczonym przez maszyny, zazwyczaj dominuje czerwień i kolor granatowy. Matrix, wirtualna rzeczywistość symulująca zwyczajny świat, kodowana jest zielenią. To umożliwia czytelną, wizualną identyfikację obu tych światów. Widz nigdy nie będzie zdezorientowany, ani nie pomyli się co do tego, czy dany fragment filmu rozgrywa się w rzeczywistym świecie, czy w symulacji. Bo obie przestrzenie są tak odmienne kolorystycznie. Wiele osób nie zauważy tego w sposób świadomy, ale podświadomie zarejestruje te różnice. Chang, kreując tę małą, pozbawioną ograniczeń wersję Matrixa, wyrzucił całe to kodowanie kolorystyczne przez okno. Świat ludzi i maszyn nawet nie tyle się ze sobą miesza, co zostaje całkowicie zignorowany, ponieważ w opozycji do niego powstała zupełnie nowa rzecz. Taka, która wymaga zupełnie nowej optyki.
I to w tym dziwacznym miejscu zarówno ludzie, jak i maszyny muszą zmienić swój sposób myślenia i funkcjonowania, by odnaleźć wspólne porozumienie. Nie powiem wam, jak kończy się Matriculated. Jak to często bywa w tym uniwersum, konkluzja jest słodko-gorzka, ale nie pozbawiona nadziei. Dlatego pozwolę tym z was, którzy jeszcze nie widzieli tej animacji, odkryć to samodzielnie. Oba człony terminu komunizm na kwasie należy traktować nie dosłownie, ale raczej prowokacyjnie. Komunizm jest tu zatem ogólnie pojmowaną lewicową wrażliwością o potencjale rewolucyjnym. Kwas to natomiast ogólne określenie dla jakiejkolwiek metody wyłamania się z utartych schematów myślenia. Jak już wspomniałem, narkotyki i środki psychoaktywne nie są jedyną metodą na osiągnięcie tego celu. Można to robić na wiele sposobów. Istotne jest to, by całkowicie oderwać się od rzeczywistości, wyjść z konwencjonalnego, racjonalnego sposobu rozumowania. Część z was być może słucha tego wszystkiego z rosnącym zaniepokojeniem. Te osoby chciałbym uspokoić. Fischer nie proponuje tu porzucenia racjonalności jako takiej, ale świadome wykorzystanie nieracjonalności jako narzędzia do kwestionowania tego, co uznajemy za oczywiste i niepodważalne. By sprawdzić, czy aby na pewno jest tak oczywiste i niepodważalne, jak nam się wydaje. Na pewno znacie powiedzenie, że wszystkich wielkich odkryć dokonano przez przypadek. Nie wydaje mi się, by była to prawda, jestem pewien, że sporo wielkich odkryć dokonano metodą precyzyjnej, intencjonalnej analizy. Jest to jednak powiedzenie, które bardzo dobrze obrazuje ideę stojącą za komunizmem na kwasie. Czasami postąpienie w jakiś nieoczekiwany, niezaplanowany sposób może przynieść zaskakujące rezultaty. Rezultaty, których nigdy nie osiągnęlibyśmy postępując zgodnie z planem, a nawet więcej. O których nie wiedzielibyśmy nawet, że są możliwe, gdybyśmy postępowali zgodnie z planem. Bo nigdy nie przyszłoby nam do głowy, że coś takiego jest w ogóle możliwe. Wszyscy i wszystkie mamy wdrukowane bardzo wiele założeń o świecie, o tym jak funkcjonuje, co jest możliwe, a co nie. To nieuniknione w procesie socjalizacji i edukacji. Żeby przetrwać, musimy znać zasady gry. Skutkiem ubocznym jest jednak fakt, że wiele z tych założeń nie ma pokrycia w rzeczywistości. Rzeczy, o których myślimy, że są niemożliwe, ponieważ od zawsze słyszeliśmy, że takimi są i nigdy nie zdarzyło nam się tego kwestionować, choć nie wiemy, czy tak jest w istocie. A nawet więcej, rzeczy, o których w ogóle nie myślimy, ponieważ mamy je zakodowane tak głęboko, że uznajemy je za element rzeczywistości, niewidzialny i przezroczysty jak powietrze i nienaruszalny jak prawa grawitacji. Żeby zacząć zauważać te rzeczy, nie mówiąc już nawet o ich kwestionowaniu, musimy radykalnie wyrwać się z ustalonych kolejnych myślenia. I wiecie co? Tym właśnie będziemy się zajmować przez resztę tego roku. Mam już dość pustego katastrofizowania. W planach na ten miesiąc miałem stworzenie wideo eseju o realizmie kapitalistycznym, ale byłby to kolejny dołujący materiał na temat, o którym mówiłem na moim kanale już wielokrotnie i jeśli mam być szczery, mam już tego trochę dosyć. Dlatego od teraz będziemy szukać nowych, radykalnych pomysłów na lepszą przyszłość. W filozofii, sztuce, kulturze i polityce. Mówiąc my, mam oczywiście na myśli siebie, ale was również zapraszam do dołączenia, jeśli macie ochotę. W trakcie nagrywania tego materiału zauważyłem, że trudno jest mi mówić o komunizmie na kwasie bez nakładania na tę teorię moich własnych dygresji lub interpretacji. W tym wypadku to nieuniknione, ponieważ ta koncepcja z oczywistych powodów jest ledwie zarysowana. A to sprawia, że trudno jest mówić o niej w spójny sposób, bez wypełniania białych plan własnymi przemyśleniami. Dlatego w tym przypadku jeszcze bardziej niż zwykle zachęcam do sięgnięcia po oryginalny wstęp autorstwa Marka Fischera. Na szczęście magazyn Praktyka Teoretyczna opublikował jakiś czas temu numer poświęcony komunizmowi na kwasie, w którym pojawił się ten tekst w tłumaczeniu na język polski. Polecam lekturę całego numeru, jest on dostępny za darmo na stronie internetowej magazynu. Przy okazji pozwolę sobie też polecić blog Ekskursje w dyskursie, autorstwa dziennikarza, wykładowcy i byłego przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Agory Wojciecha Orlińskiego, którego cytowałem w tym materiale. Co prawda pan Orliński wspomniał niedawno, że gardzi wszelkiej maści youtuberami, ale cóż, staram się nie brać tego do siebie i nie mam zamiaru pozwolić na to, by zepsuło mi to przyjemność z czytania jego bloga. Linki do wszystkich tych rzeczy, jak zwykle, znajdziecie w opisie. Jeśli spodobał się wam ten materiał, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Osoby wspierające mnie na Patronite otrzymują różne bonusy w postaci m.in. wcześniejszego dostępu do materiałów, ekskluzywny dostęp do krótszych wideoesejów, których nie udostępniam publicznie oraz pojawienie się w napisach końcowych. Ode mnie to już tyle na dziś, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Lost alone, neither skin nor bone. Just a thought is all I've got.
Now my cover's blown. At the bottom of a lake of frozen feeling, when my friends pulled me back up, I started healing. Molecule through my cosmic eye. Senses are the magic keys. They fill the holes I've had. Unlocking all my memories, which I never had. Oh, I can feel out the galaxy and hear the flow of time. Been so tense, but now I sense a reason. Senses are the magic keys. They fill the holes I've had, unlocking all my memories, which I never bad.